Kochani, witam serdecznie. Mamy Dawida Krzyżowskiego, mistrz freestyle, mistrz Polski, Europy i świata, kochani. Za momencik będziecie mieć pokaz. Dawidzie, dzień dobry, witam cię serdecznie. Kanał sportowy FC Szabełki. Kochany przyjacielu, miałem ci okazję wczoraj oglądać. Z Pawłą Skórą jesteśmy na naszym kanale już kilka, może nie lat, ale na pewno miesięcy. Muszę ci pogratulować, robisz kawał rewelacyjnej roboty. Widać tu mnóstwo ciężkiej pracy. Czy może dwa słowa dla naszych widzów? Słuchaj, jest to telewizja dziecięca, piłka nożna, kolekcjonujemy karty. No, zaraz będę miał przyjemność nagrać twój wspaniały występ. Może w dwóch słowach, skąd jesteś, powiedz? Ja przyjechałem tutaj z Wyszy, czyli dosyć niedaleko. Rozumiem. Czyli okolice Opola. Tak, Opola. Zapraszamy na środek boiska. No, mam nadzieję, że mój pokaz się wam spodoba. Tak jak wczoraj będę podobnie właśnie... Coś wspaniałego, gratulujemy. I już za momencik, za chwileczkę. No właśnie, ale zaczynamy, więc może po pokazie coś więcej. Dawidku, po pokazie porozmawiamy. Życzę ci dobrego pokazu, powodzenia. Jeszcze tylko z ciekawości, ile lat trenujesz, powiedz. Tak samo jak Paweł, 10 lat. 10 lat, tak jak Paweł. Gratulujemy. I słuchaj, na temat szkółki porozmawiamy, ale to po pokazie, dobra? Powodzenia, dobrej zabawy życzę, kochani. Kochani, witam was serdecznie jeszcze raz z obiektów Górnika Wałbrzych, kochani. Natomiast ja w tym momencie wstrzymam się, przejdę z tej strony, żebyśmy mogli spokojnie, kochani, zrobić mu miejsce, kochani. Kiedy pan speaker mówi, ja staram się, kochani, nie dokuczać, nie wtrącać się, kochani. Słuchajcie, mistrza ceremonii prowadzi naprawdę świetnie tą imprezę dzisiaj. Również jest i Łukasz Skóra, ale dzisiaj go już nie ma, jest z nami tylko Dawid. Więc Dawid, jesteśmy gotowi, zostałeś przywitany, odpalamy muzykę, przy której będziesz tutaj nam się prezentował. Ale zanim to zrobimy, wszyscy przygotujcie dłoni i dla Dawida w rytm muzyki. Brawo. Brawo, kochani, z wielką satysfakcją. Natomiast, kochani, my jako Anglia szykujemy się już do swojego meczu. Trener rozgrzewa chłopców. Natomiast my, kochani, w tym momencie skupmy się na pokazie. My po tym pokazie, kochani, patrzcie. Dawid. Piękne, kochani. Ja będę starał się komentować jednak ten pokaz, kochani, dlatego że muzyka na kanale naszym YouTube jest bardzo często blokowana jako prawa autorskie. Natomiast my nie mamy, kochani, jakby o to pretensji. Tak jest skonstruowany, kochani, świat. Każdy ma prawo do swojej sztuki, do swojej pracy, którą wykonuje. Natomiast my, przypominam, kochani, nie wykorzystujemy tej muzyki. Natomiast wykorzystuje ją Dawid dla swojego pokazu, kochani. Dlatego ja w tym momencie będę starał się cały czas z wami porozmawiać. Zobaczcie, niesamowite skupienie, niesamowite czucie panowanie piłki. W ogóle, słuchajcie, ja to mogę oglądać, słuchajcie. Niesamowite, kochani. Takie rzeczy w Turbo Kozaku. Boję się, że, słuchajcie, to się nie uda. Mistrz ceremonii prowadzi to naprawdę prześwietnie. Pozdrawiamy serdecznie. Robi robotę, ale skupimy się na przekazie. Natomiast pamiętajcie, kochani, jeszcze raz, ja będę musiał mówić razem z naszym panem speakerem. Wybaczcie, kochani, nie lubię tego robić, kiedy pan speaker komentuje. Nie lubię się wtrącać, natomiast przekaz muzyczny zablokuje nam przekaz na kanale. Dlatego w tym momencie musimy dbać o to, żebyście mogli zobaczyć, jak mistrz Polski, świata, Europy, Dawid, słuchajcie, jakie panowanie nad piłką. Tak jak mówię, są to, słuchajcie, wspaniałe triki piłkarskie. Większość z nich nie ma zastosowania w profesjonalnej piłce nożnej, kochani. Nie jest to technika użytkowa, ale, kochani, wielki szacun. To jest 10 lat ciężkiej pracy, kochani. Natomiast jeżeli ktoś z was ma w tym kierunku czy chęć, czy ochotę, czy parcie, to zamiast siedzieć przy komputerach, zamiast tracić czas, kochani, spróbujcie właśnie w ten sposób się pobawić, może rekreacyjnie, kochani. Może, słuchajcie, choćby po to, żeby gdzieś tam w towarzystwie pokazać, zaprezentować. Może nie takie rzeczy, kochani, dlatego że jak na to patrzę, to wydaje mi się to, kochani, w ogóle nierealne, jak to można zrobić. Ona wygląda jak na kwietniku, słuchajcie. No w tym momencie muszę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście, patrzcie na to, ja się kręcę, proszę na to popatrzeć. Słuchajcie, sytuacja niesamowita. Ja będę miał bardzo mało czasu dla Dawida po tym spotkaniu, dlatego że będziemy rozgrywać swój pojedynek drugi dzisiejszego dnia, kochani, w barwach Anglii na największym turnieju piłkarskim w Polsce, Dajszman. Mamy przyjemność, kochani, uczestniczyć w pięknej, potężnie, w świetnie zorganizowanej imprezie, kochani, z wielkim rozmachem, gdzie 64 drużyny z całej Polski w kategorii U9 i U11 przyjeżdżają, kochani, zmierzyć się ze sobą, ale przede wszystkim się pobawić, kochani. Pada tu dzisiaj dużo bramek, są wygrani, są przegrani.
no tak jak to ma miejsce, słuchajcie, w piłce nożnej. Natomiast są to nasze mini mistrzostwa świata Deichmanna. Stowarzyszenie Kocham Sport, kochani, zobaczcie, organizuje dla nas naprawdę wspaniałą imprezę. Także słuchajcie, Dawid Krzyżowski, niesamowita rzecz, kochani, zobaczcie, piłka jest absolutnie przyklejona. Widzę, że to, co jak ona się go, kochani, słucha, to jest tak jak właśnie, zobaczcie na to. Słuchajcie, kelner podaje piłkę. Świetnie, słuchajcie, komentowane zawody przez pana, słuchajcie, speakera. Zobaczcie na to, patrzcie na to. To jest niesamowite, słuchajcie, jak coś takiego można, kochani, w ogóle wytrenować. To jest niesamowite, patrzcie na to. Tak, to jest przerywnik, bo to się były czapki, to nie był tutaj błąd. Uwaga, mamy czapkę i... Zwana zimowa, Winter Stuczka, musi być potrzebna czapka. Słuchajcie, piłka jest na... Piłka jest na czapce, uwaga. Patrz, piłka dalej, a czapka na ziemi. Słuchajcie, sztuczka często prezentowana, kochani, przez Taylorów, ale ona robi naprawdę niesamowitą, kochajcie, wrażenie. Natomiast naprawdę zobaczcie, kochani, co wyczynia z piłką. Można to robić w Nysie, skąd pochodzi, słuchajcie, Paweł, można to robić w Polsce, można to robić w całym świecie, kochani. Dzisiaj macie do tego naprawdę dużo edukacji. Wiemy jeszcze również, kochani, że dużo innych wspaniałych nazwisk. Wiemy, słuchajcie, że wspaniale również Krzysztof Golonka reprezentuje tutaj tą dyscyplinę, kochani, robi tam niesamowite sztuczki. Są to, kochani, dla mnie absolutnie magicy piłki nożnej, triku. Nie traktujemy ich w kategorii, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kochani. Nie hejtujemy, tylko podziwiamy, kochani, żeby w ogóle cokolwiek złego się na ten temat wypowiedzieć, kochani, to trzeba chociaż w 1/10 zrobić coś takiego jak ten człowiek. Także, kochani, powiem wam niesamowitą historię. Robi to wrażenie. Zobaczcie. Uwaga. Nie jesteś osobą gołosłowną. Zobaczcie, zobaczcie na to. Teraz zrobią wielki hałas dla ciebie. Słuchajcie, przyszli popatrzeć mały sportowcy. Tutaj jesteśmy na U9, kochani. Uwaga. Dwa miesiące temu. Jest to nowy repertuar na nowe mistrzostwa świata. Kto będzie mistrzem świata? Trzymamy kciuki, Dawid, na desce. Ten trik najtrudniejszy. Uwaga. Naprawdę, który cię kosztował wiele lat treningu. Zobaczcie. Ale najpierw brawa. Jestem, kochani, cały ciekawy. Co takiego zaprezentuje Dawid, dlatego że wszystkie techniki, które pokazał, to jest mistrzostwo świata. Uwaga! Jeszcze raz, bo to jest trudnik, który dopiero 2 miesiące wszedł do repertuaru Dawida. Jest brawa, żeby wyszedł! Wielkie brawa! Dziękujemy! Kurujcie! Słuchajcie, z kostek podniesiona piłka na podeszwę, także, kochani, niesamowita historia. Natomiast my wracamy, kochani, do meczu, my wracamy, kochani, do naszego grania. Natomiast, kochani, za momencik prezentacja gości będzie na kanale. Chłopaki, jesteście stąd! Stąd jesteście! Górnik Wałbrzych, pozdrawiam serdecznie. Powodzenia. Gospodarze, kochani, którzy nam pomagają. Natomiast, kochani, gdzie mamy Dawida? Mamy Dawida. Dawid, ja tylko piąteczka, słuchaj, wielkie gratulacje, wspaniały występ, muszę uciekać, bo nagrywam mecz teraz. Gramy Portugalia z Anglią. Kawał świetnej roboty. Znajdziesz dla nas chwilkę czasu, żeby dla naszych widzów opowiedzieć kilka. Chciałbym, żebyście opowiedzieli o waszej nowej szkole, którą założyliście. Z Pawłem jesteśmy blisko. Miałem przyjemność gościć go w naszym domu. Miałem okazję bawić się w naszym pokoju piłką. To wszystko na kanale FC Szabełki. Także jesteś mistrzem świata. Dla mnie przemega. Gratulujemy serdecznie. Powodzenia. Potem się złapiemy na małym wywiadzie. Natomiast, kochani, my za momencik przenosimy się, kochani, do naszego meczu, dlatego że za momencik rozpoczyna nasza Anglia Jelenia Góra z Portugalią Lubin, kochani, czyli tam mamy Portugalię, tu mamy, kochani, Anglię. Ostatnia odprawa przedmeczowa i za momencik startujemy, kochani, z pierwszym gwizdkiem, za momencik startujemy z pierwszym, z drugim meczem dzisiejszego dnia. Przypominam, kochani, że jesteśmy na największej imprezie piłkarskiej w Polsce w tym momencie. Deichmann, 15 tysięcy osób startujących. Jednej z największych, kochani, bo jak wiecie, że oczywiście jeszcze jest Tymbark, jest Coca-Cola, jest, kochani, puchar, kochani, premiera RP, prędzej nazywał się puchar premiera Tuska. Natomiast w tym momencie, kochani, są to imprezy o naprawdę wielkim, kochani,
pani rozmachem zrobiona impreza. Natomiast my już startujemy z meczem, także do zobaczenia. Zapraszamy, kochani, na przekaz z meczu.